Dzień dobry, witam w Rozmowie o 24. Dzisiaj moim Państwa gościem Dorota Witkowska, Ekosystem Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed nami taka zielona sobota, sobota z zielonym Wrocławiem. To będzie ekopiknik w mieście. Proszę powiedzieć, dlaczego warto spędzić tą sobotę, ten dzień w ten sposób? No i co się będzie działo? My jesteśmy jednym z partnerów Zielonego Wrocławia. Piknik jest w Parku Zachodnim, tutaj blisko ulicy Chorbaczewskiego. Dlaczego warto? Bo przede wszystkim spędzamy super czas w super pięknym parku, przy bardzo dobrze przygotowanym wydarzeniu przez specjalistów z dziedziny ochrony środowiska, bycia eko, życia eko, ale też pokazywania tego, że nie zawsze musimy iść zgodnie z trendami, więcej, więcej, więcej. Na tym pikniku dowiedzą się Państwo od nas, jak segregować, dlaczego segregować i że to ma sens, ale też również dowiedzą się bardzo fajnych rzeczy od chociażby Zarządu Zieleni Miejskiej, poznają różne sekrety nie tylko parku, ale również zwierząt, bo będzie zoo, więc wydaje mi się, że jeśli ktoś nie ma czasu, a jesteśmy bardzo tacy zaganiani, żeby pójść na różne pikniki, które są cały czas w przestrzeni miejskiej organizowane, gdzie można różne jednostki spotkać, to jest dobre miejsce, bo tam spotkają Państwo w zasadzie wszystkich. Tych wszystkich, którzy zajmują się szeroko pojętym środowiskiem, fauną, florą, albo powiem ekosystemem. No właśnie, tutaj takie połączenie, bo jak myślimy o środowisku, to z jednej strony mamy zwierzaki, mamy zieleń, mamy to, jak nie szkodzić, czyli właśnie te, Państwa zakres obowiązków, czyli między innymi segregację śmieci, ograniczanie tej konsumpcji. No i będzie można przynieść elektroodpady, w zamian co będzie można dostać? W zamian organizator oferuje coś przepięknego, co ozdobi każdy dom, skrzydło kwiaty. Oczywiście tutaj od razu powiem, polecam zerknąć na stronę jak internetową, jak o nie dbać, bo jak się otoczy je chociaż minimalną uwagą i uczuciem, to one naprawdę przepięknie rosną, kwitną, a mają jeszcze wartość dodaną, bo oczyszczają nasze powietrze w mieszkaniu. I powinno się też takie właśnie kwiaty, w tej chwili trendy takie florystyczne są w górę bardzo mocne, ale na pewno w momencie, kiedy dostaniemy taki skrzydło kwiat, postawić chociażby w sypialni i zauważymy, może z czasem, jak nam ten kwiat się rozwinie, że jest jakaś różnica w komforcie przebywania w tym pomieszczeniu. Czyli dostajemy kwiata, który możemy go postawić w miejsce starego. No właśnie, jak myślimy o elektroodpadach, tutaj skupmy się już na tym. Oczywiście w sobotę będzie można je oddać, ale nie tylko wtedy, bo elektroodpady można przywozić na przoka tak naprawdę w godzinach otwarcia tego miejsca. Dlaczego warto, dlaczego nie magazynować tego w domu? Po pierwsze, oczywiście zajmuje nam to miejsce. Tak, chciałam od razu o tym powiedzieć. To jest jakby pewna oczywistość, ale no możemy podejść do tego tak, ok, zajmuje miejsce, to ja to po prostu wyrzucę na śmieci, a tego absolutnie nie można robić. Odpady elektro, czy to małe, czy to duże, są odpadami niebezpiecznymi. To nie jest tak, że zaatakuje nas telefon jak w Transformersach i nam, nie wiem, pogryzie kostki, bo to nie w ten sposób. Po prostu one mają w sobie tak dużo różnego rodzaju elementów, które mogą nam zaszkodzić naszemu zdrowiu, czy też środowisku, jeśli się wydostaną z obudowy. Poza tym drugi element, który jest chyba lepszym uzasadnieniem dla niektórych, to jest majątek. To jest realny majątek, który my wyrzucamy na śmietnisko, jeśli nie wyrzucimy tego do właściwego kontenera na przoku, albo nie przyniesiemy właśnie na taki piknik, gdzie odbiorą to specjaliści. Dlatego, że my w każdym takim elektrosprzęcie mamy złoto, platynę, miedź, mamy bardzo dużo innych surowców, które możemy wielokrotnie przetwarzać. Oczywiście to nie jest tak, że teraz mam nadzieję, że słuchacze i osoby nas oglądające pójdą do domu i będą bawiły się śrubokrętem, bo ja to trzeba umiejętnie zrobić. Wykręcę. Tak, to trzeba umiejętnie zrobić, do tego są odpowiednie zakłady, które potrafią takie rzeczy zdemontować, wymontować i to, co zostaje też nadal, jakaś obudowa, to jest tworzywo. Nadal wszystko w zasadzie możemy przetworzyć. I w momencie, kiedy wyrzucimy taki telefon, nie wiem, smartphone, smartwatch, albo nawet latareczkę jakąkolwiek. A kwestia na przykład kabli, to też jest ten elektroodpad? Też powinniśmy to traktować w ten sposób i nie ma tutaj potrzeby, żeby, jeśli ktoś chce nam przynieść radio, żeby rozmontowywać elementy plastikowe, proszę przynieść radio. Jeśli ktoś ma starą Nokię z klapką, proszę przynieść z tą klapką, nie musimy nic demontować, od tego są zakłady właściwe, które na liniach demontażu są to w stanie bezpiecznie zrobić. A każdy taki odpad, który się przetworzy, to jest korzyść dla środowiska. Zyskujemy miejsce na wysypiskach, bo nadal te śmieci trafiają na wysypiska, ale im mniej ich będzie, tym lepiej. Zyskuje środowisko, no bo nie musimy dewastować, żeby zdobyć kolejne wkłady miedzi, złota. Mamy tutaj nas to przetworzenie. No i też zyskujemy my, bo jeśli na przykład przyniesiemy na Zielony Wrocław w sobotę, dostaniemy skrzydło kwiata. A jeśli na przykład oddamy do zoo, które zbiera telefony, będziemy pomagali Fundacji Dodo, która ratuje gatunki zagrożone. Więc tych
tych opcji jest bardzo kilka. Dużo. Wydaje mi się, że nie ma w ogóle uzasadnienia, żeby wyrzucać po prostu takie odpady do pojemników przydomowych, obojętnie których, bo czasami ktoś myśli, że jak telefon jest plastikowy, to do tworzywa, czyli do żółtego absolutnie nie, bo tam mamy właśnie te inne elementy. Wszystko, co na prąd albo na baterię, tak jest jakby już, traktujmy to jako ten niebezpieczny odpad i do odpowiednich kontenerów. Zgadza się. Przykład. Nawet jeśli to jest bardzo malutki, albo to jest zabawka i nasze dziecko uczyło się języka angielskiego, przytulając brzuszek takiego misia, traktujmy to jako odpad niebezpieczny. Tam jest coś, co może nam zaszkodzić, ale co możemy też dobrze wykorzystać, jeśli odpowiednio z tym się zachowamy, czyli wyrzucimy albo właśnie do pojemników, które często stoją w jakichś miejscach ogólnodostępnych, albo przywieziemy do nas na PSZOKa, albo właśnie oddamy nam. Proszę nas szukać na piknikach, my jesteśmy w każdy weekend, wszędzie, my jesteśmy po prostu wszędzie. Chciałam powiedzieć jak powietrze, ale aż tak nie, ale faktycznie mamy bardzo intensywny teraz czas i nie ma pikników, nie ma weekendu, gdzie nas nie ma, a jeśli my jesteśmy, to zawsze można u nas zostawić takie elektroodpady. No i Państwo są wszędzie, ale też Państwo zapraszają do siebie. Tak 2 jest. Października będzie duże wydarzenie z okazji 10-lecia spółki. Co wtedy się będzie działo? Mam nadzieję, że będzie pożyteczne, z dobrą zabawą połączone. 2 października od 10 do 16, to jest niedziela, zapraszamy na piknik na naszym PSZOKu przy ulicy Michalczyka, to jest boczna ulicy Długiej, więc w zasadzie dosyć blisko. Jeśli ktoś kawałek dalej mieszka, bardzo dobrze skomunikowane, bo mamy dużo autobusów, można sobie podjechać. Co tam będzie? Tam będziemy... Bardzo dobra zabawa, ale też bardzo dobra edukacja, bardzo dobre nagrody, bardzo dobre konkursy, bardzo dobre jedzenie, pyszna woda od MPWiK-a, więc tak naprawdę to będzie takie, no mam nadzieję, wydarzenie, które odbije się echem wśród mieszkańców. To jest 3. edycja naszego pikniku. Przed pandemią robiliśmy 2 edycje i bardzo cieszyły się bardzo dużą popularnością. Później nas mieszkańcy pytali, kiedy znów będzie piknik, bo nasze dzieciaki fajnie się bawiły, mówili, ale my, dla nas, bo również dla dorosłych, mamy atrakcje, będzie ekopatrol Straży Miejskiej, będzie też ekostraż, będzie hospicjum, które wspiera dzieciaki wymagające takiej pomocy, choćby poprzez zbieranie nakrętek. No właśnie, te słynne nakrętki, tak, prawda? Widzimy w przestrzeni miejskiej bardzo dużo serduszek, do których można wrzucać nakrętki, to przy okazji bycia eko też zachęcamy, żeby te nakrętki można wrzucać. Można też nakrętki do nas przywieźć, bo my współpracujemy z hospicjum, więc te nakrętki są u nas zbierane. Będzie okazja wesprzeć hospicjum w taki sposób, że jeśli Państwo mają nakrętki, proszę przynieść. Ta osoba, która przyniesie najwięcej, największy krzywór, najcięższy, dostanie nagrodę, a staramy się, żeby wysiłek był wart tej nagrody albo nagroda warta wysiłku. W przypadku ekostraży też nam zależy na tym, żeby właśnie wykorzystać ponownie, więc tu gazety czarno-białe. Znów, kto przyniesie najcięższy pakunek, to dostanie nagrodę. Ale co Państwo z tym wszystkim zrobią? Jak Państwo to przeniosą potem? My załadujemy na samochód i przewieziemy tam, gdzie trzeba, czyli zawieziemy do ekostraży, chyba że ekostraż od razu odbierze. A w przypadku nakrętek to mamy wielkie kontenery, bo cały czas współpracujemy z hospicjum i tutaj hospicjum do nas przywozi, mieszkańcy do nas przywożą, więc tutaj też nie będzie problem. Nie ma powodu do zmartwień. No, nie ma co się ograniczać. Nie ma co się ograniczać. Mam nadzieję, że nas tak Państwo zasypią, że powiemy o jej. Co my mamy z tym zrobić? Tak, mamy wagę też taką dużą, niekuchenną, więc proszę się nie bać, że nam skali braknie, ale mamy też bardzo fajne gry, konkursy dla osób dorosłych. Nie tylko dzieci będą mogły się sprawdzić i wygrać nagrodę i też patrzyliśmy, żeby te nagrody były użytkowe, atrakcyjne, w zależności od wieku gracza. Więc tutaj proszę sobie wyobrazić, jak ciężko jest kupić fajną, użytkową, atrakcyjną, ekologiczną nagrodę dla osoby dorosłej. Wydaje się trudne, ale sprostaliśmy. Wcale takie nie jest. Wcale takie nie jest, jak się bierze pod uwagę, że nie chcemy rzeczy, które są jednorazowe, że chcemy coś, co będzie też służyło osobie, która wygra i która wyjdzie i powie, kurczę, no mam wiedzę, sprawdziłem się, jestem super, a jeszcze dostałem coś, co mi się przyda. Będzie oczywiście strefa gastro, proszę przyjść głodnym, chociaż wiem, że w niedzielę to raczej ciężko. Może przed obiadem. Przed obiadem, po obiedzie, na spacer, zapraszamy serdecznie. Bardzo fajne konkursy nasi wystawcy przygotowali. Las w słoiku, kokedama z tych takich właśnie zielonych i dodam jeszcze, że to, co Państwo u nas zrobią, zabierają ze sobą, więc to też jest ta wartość dodana, że jak ktoś się zapisze na takie warsztaty z lasu słoiku, czy z kokedamy, czy na przykład mała szkutnia on water do nas przyjdzie, będzie uczył, jak zrobić łódkę z dzieckiem, jak pojedziemy nad jezioro, żeby nie było ojej, nie wzięliśmy zabawki, tylko sami zrobimy. Opowie też o tym, jak ważna Odra jest w naszym życiu, pokaże też, jak robić węzły, idzie zima, idzie jesień, buty sznurowane,
może się nauczymy fajnych kokardek. Czegoś nowego. Czegoś nowego, będzie oczywiście WCRS, także tych naszych partnerów jest od groma, tutaj z góry przepraszam, jeśli kogoś nie wymieniłam, będą również nasi wykonawcy. Będzie można zobaczyć sprzęty specjalistyczne, porozmawiać z obsługującymi osobami, poznać trudy życia takich kierowców, którzy poruszają się po naszym mieście, wiemy jak się jeździ. Ale też zobaczyć w środku, jak bardzo to są specyficzne pojazdy, bo nam się wydaje, że to jest zwykły taki pojazd śmieciarka czy zamiatarka. No tak, w sumie proszę co wierzyć, mogłoby nie? tam być, prawda? A może można spotkać niespodziankę jakąś. Więc naprawdę bardzo dużo atrakcji i mamy nadzieję, że mieszkańcy przyjdą licznie. Jesteśmy na to przygotowani i mamy nadzieję, że też pogoda dopisze. A jakby pogoda nie dopisała, no to rozgrzejemy atmosferę, więc jakby było zimno, to i tak proszę przyjść. Czyli zapowiada się rzeczywiście dużo dobrej zabawy. 10 lat funkcjonowania ekosystemu Wrocław. Jak przez ten czas spółka funkcjonowała, no i też jak wrocławianie zmienili swoje podejście, bo chyba wręcz od tego trzeba byłoby zacząć, prawda? No mam nadzieję, powiem tak, no 10 lat to jest dużo, niedużo. Mhm. Niezbyt dużo, tak w skali, wydaje mi się, wieku, jeśli weźmiemy pod uwagę nawyki, które musimy zmienić. Mhm. Bo nasze nawyki, to jak my podchodzimy do pewnych kwestii, to są nie tylko to, jak odbieramy myśl, świat my, ale również nasi rodzice, dziadkowie. Więc 10 lat to nie jest dużo, a jednocześnie widzimy, że mieszkańcy są coraz bardziej świadomi. Oczywiście to są nasze działania edukacyjne, to są działania edukacyjne innych jednostek miejskich, które również dbają o to, żeby zawsze ta edukacja dotycząca środowiska, nie tylko segregacji w tych wszystkich działaniach się przejawiała. Są to działania również na pewno społeczników różnych, grup lokalnych, osiedlowych, które serdecznie pozdrawiam, rad osiedli, które są po prostu bardzo na to nastawione, ale widzimy, że mieszkańcom zależy, widzimy, że mieszkańcy zwracają uwagę. Przykład chociażby tego, co się działo z Odrą, jak zaczęliśmy mówić o środowisku, jakie to jest istotne. Tam wszystko pokazało, że takie wydawałoby się coś niewielkiego może zmienić totalnie cały ekosystem i my mamy tą świadomość. Jeszcze byśmy chcieli większej dokładności. Chcielibyśmy, żeby jeszcze więcej, żeby dorośli byli tacy jak dzieci, bo dzieciaki potrafią naprawdę nieźle zmyć głowę za to, że się wyrzuciło nie tam kubek, gdzie trzeba. I nam to często rodzice mówią, że tak, wyszkoliliście moje dziecko teraz w szkole. Mam teraz. Tak, teraz mam teraz w domu. Tak, tak. I to od razu... dobrze, to taki dobry terror. Dobry terror i widzimy, właśnie dlatego ja tak bardzo lubię spotkania z mieszkańcami podczas pikników, bo my możemy spotykać się na jakichś takich różnego rodzaju wydarzeniach typu właśnie poprzez media, poprzez Facebooki i tak dalej, ale jak spotykamy się bezpośrednio, to nagle jest ten dialog i okazuje się, że Marysia jest małą taką, bym powiedziała tutaj, strażnikiem porządku i zarządziła, że ma być w kuchni pojemnik na bio i nie ma dyskusji, bo że nie ma miejsca. Trzeba się tylko dostosować, prawda? No bo pani powiedziała, że dzięki temu poprawiamy jakość gleby, bo dbamy o środowisko, więc ten postęp jest. To, co mnie cieszy osobiście, że mieszkańcy coraz bardziej są aktywni. Oni nam zwracają uwagę. To też jest bardzo ważne. Nam zaczęło przeszkadzać to, że ktoś coś źle robi. To już nie jest tak, że mnie to nie obchodzi, bo to nie moje. To nie jest moje, ale to jest wspólne. Więc to też jest fajne, że bardzo często mieszkańcy nam mówią, że gdzieś jest bałagan, że gdzieś trzeba zainterweniować, albo że trzeba sprawdzić jakiegoś sąsiada, bo ten sąsiad to chyba nie segreguje albo wylewa chociażby ścieki do rzeki. Więc to jest też takie... Ktoś by powiedział, że ojejku, bo nie, to jest społeczne, to jest bardzo społeczne działanie, na które cieszy. Dodatkowo mieszkańcy nas też kontrolują i to też jest dobre, bo jeśli nie ma kontroli, to może być spadek jakości usług. Tu mieszkańcy nam zgłaszają, że jest gdzieś kosz przepełniony, że gdzieś trzeba kosz wymienić. Więc mam takie wrażenie, że my się rozwijamy, mieszkańcy się rozwijają i chyba widzimy ten wspólny cel. Ale oczywiście wiele rzeczy jest do poprawy. Chciałabym się powiedzieć, po naszej stronie, że najlepszą formą zaufania jest kontrola. Tutaj chyba się to sprawdza, prawda? Chyba, mnie absolutnie nie denerwuje to, jak ktoś mi mówi, że gdzieś musimy coś poprawić. Nasi wykonawcy wtedy reagują. My mamy baczenie, takie oko wtedy na dany rejon i może się coś ulec poprawie. Czasami to niezależne od nas. Czasami sytuacja na podwórku związana jest z różnymi czynnikami, na które spółka ekosystem nie ma wpływu. Ale my nigdy nie zostawiamy danej sprawy na zasadzie to nie my. Bardzo nam przykro. Wtedy mamy Straż Miejską, która też jest bardzo aktywna środowiskowo. Mamy inne jednostki, szukamy zarządcy, szukamy, jeśli zarządca ma jakąś umowę, nie wiem, z gminą, tutaj też działamy. Więc wydaje mi się, że tak naprawdę my cały czas się rozwijamy, poprawiamy jakość naszych usług, naszych wykonawców jesteśmy w stanie skontrolować co do metra, czy przyjechała śmieciarka, czy opróżniła pojemniki. Na początku, jak system ruszał, oczywiście tego nie było, ale my to widzimy,
że te systemy też kontroli się rozwijają, nie po to, żeby mówić wykonawcy, że jest źle, ale po to, żeby utrzymać ten poziom jakości taki, na który zasługują mieszkańcy Wrocławia. I mam nadzieję, że kolejne 10 lat będziemy się też rozwijać. No właśnie, to powiedzmy, jak w przyszłości będzie wyglądała sytuacja, bo jeżeli chodzi o przetarg na wywóz śmieci, jeden został unieważniony ze względu na wysokie oferty. Jak to wygląda? Czy koszty będą rosnąć w najbliższych miesiącach, może latach? Ostatnie czasy pokazały, że nie jesteśmy w stanie niczego przewidzieć. I to jest chyba to, czego się nauczyliśmy. Pandemia, nikt się nie spodziewał. Wojna na Ukrainie, nikt się nie spodziewał. My robimy wszystko, żeby zapewnić odbiór odpadów jako spółka i jako gmina i my robimy wszystko, żeby dla mieszkańców to było jak najbardziej dogodne. Przetarg został unieważniony z uwagi na bardzo wysokie stawki, jakie były w tym przetargu podane. Ogłosiliśmy nowy przetarg, zobaczymy jak ten przetarg się rozstrzygnie i jakie będą dalsze kroki podejmowane, ale jedno na pewno możemy zagwarantować. Nie ma opcji, żeby odpady nie były odbierane. Możemy wprowadzać pewne zmiany, modyfikacje w harmonogramach, w usługach i tak dalej, ale tutaj nie ma opcji takiej, żeby mieszkańcy mieli problem, że wyjdą rano, a nagle nie ma gdzie tych odpadów wyrzucić, albo im nikt nie odebrał tych odpadów, a już jest taka potrzeba. Tu postawmy kropkę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem Dorota Witkowska, Ekosystem Wrocławia. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.